już tak bardziej równolegle do mnie. Bolą palce u stóp i przedstopia, tak? Coś jeszcze boli, zobaczymy. Tutaj zaraz rozluźnić. Co te palce kręcą, bolą? No ten zachodzi na ten i tutaj garb się robi. Trzeba już gimnastykę zacząć robić. No robię. Tych stóp, palców. Gimnastykować, bo bez tego się nie da. Bez tego się nie da nic zrobić. Bez poruszania tu przed stopiem, tu rozciągania tej części i prostowania każdego palca. Tego palca pod spodem, paluch też troszeczkę odwozić, bo tu się haluch zrobi, tak go odwodzić. Jest taki poradnik tam, haluchy deformacji i takie ćwiczenia robić sobie. No będzie trudno bez ćwiczenia. Lapsus się poprzeczny zrobił. Na razie rozgrzejemy, zobaczymy jak to wszystko działa. Także przypominam, gimnastyka całej stopy ze szczególnym zwróceniem uwagi na to przedstopie i palce. Czyli sobie wykręcać, o tak, oczywiście takie ćwiczenia robić, o tak się podtrzymywać, a tu naprostowywać. Podparta na tych poduchach w kucku albo na stojąco sobie obracać w lewo, w prawo, dookoła, no, te przedstopie, bo zaczynają się deformacje robić duże. Na razie wymasujemy to, co pani tutaj wskaże, proszę robić. I tak trzeba codziennie, czy 2-3 razy w tygodniu przynajmniej. Mamy przecież tutaj, cały czas produkuje, plakaty są. Niech pani zobaczy, ma pani na jeden palec, na dwa, na trzy. Widać na zdjęciu jak są założone i jak palce nie nachodzą na siebie. To są te aparaciki korekcyjne, miłcie. Na wszystkie palce, na część, na jedną przestrzeń, na dwie, na trzy, na cztery międzypalcowe. Inaczej te deformacje będą postępowały, wtedy się powykrzywiają. Ten pójdzie tak, ten się wysunie dotąd i pójdzie może w górę. Boli tu trochę. Także te stopy trzeba będzie ćwiczyć.